Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie. Tym razem będziemy testowali dwa drony i zrobię takie wyzwanie, co gdybym miał tylko 10 minut, bo faktycznie mam mało czasu w tej chwili, a chciałbym polecieć jednym i drugim dronem. Na pierwszy ogień pójdzie Mavic Mi, a na drugi ogień Mavic Air. I w tym momencie nasze wyzwanie, czas zacząć. Słuchajcie, zaczynam nagrywać. Wszystko mam już gotowe i skalibrowane. Nagrywanie również jest. 2.7K. 25 klatkach na sekundę. Startujemy Maviciem Mini. Pierwsze co zrobię, to chciałbym lecieć na wysokości około 20 metrów, żeby ta wysokość była w miarę bezpieczna. Popatrzmy na niego, jak się sprawuje. Sprawuje się bardzo dobrze. Słońce mamy, muszę Wam powiedzieć, już nisko. Polecimy w stronę skałek. Może w takim razie troszeczkę wyżej, około 35 metrów stąd, bo jesteśmy nisko, w niecce. Lekko tylko przestawię gimbal w dół i polecimy na wprost. I stąd chciałbym zrobić takie sympatyczne ujęcia, a mianowicie chciałbym zrobić ujęcia, które nam pokażą lot bokiem. Dobra, jestem mniej więcej na polance, na której chciałbym być, po to, żeby polecieć wzdłuż skałek. Jeżeli chodzi o ekspozycję, zmienimy sobie na minus 0,7. Jesteśmy o zachodzie słońca i stąd będziemy już jechali równolegle do skałek, tylko mod, zmienię tryb na C jak CineSmooth. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że to będzie akurat dla Was pomocne, bo w tym momencie patrzę sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości. Wygląda to dobrze, tu jest dość bezpiecznie. I przemieszczamy się równolegle do skałek, czyli już jesteśmy w tej chwili w powietrzu około 2 minut, jeszcze nie całe. Za chwilę zrobię rundę troszeczkę bliższą, bo będę mógł się nawiązać, ale na razie lecimy sobie spokojnie. Nie ma żadnego alarmu, jeżeli chodzi o ostrzeżenia, jeżeli chodzi o wiatr. Dzisiaj wcześniej lataliśmy jeszcze na okienniku i tam bardzo wiało. Dobrze. Pierwszy objaw, jaki mam w tej chwili, to jest utrata sygnału po 220 metrach. Ten sygnał powrócił. Spróbujemy w takim razie dźwignąć się na mniej więcej wartość około 50 metrów. Dobrze. Jeszcze kawałek, ja go dość ładnie tutaj widzę, tak żebyśmy pociągnęli do około 300. Jest dzisiaj bardzo dobra widoczność, ogólnie to co Wam chcę powiedzieć. Tak. I w tym momencie polecimy sobie troszkę bliżej. I to, co chciałbym zrobić, to wygląda bardzo stabilnie wszystko. To, co chciałbym zrobić w tej chwili, to polecieć jeszcze wzdłuż skałek, tak jak teraz. A później zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. Dobra. Tutaj nie ustawiałem właściwie żadnych parametrów. 2.7K, 25 klatek na sekundę. To wszystko, co widzicie, i wygląda to dość ładnie. Mavic sobie daje radę, jeżeli chodzi o zasięg i wiatr tutaj. Wygląda to bardzo dobrze. Postaram się jeszcze pokazać. W tej chwili mamy sygnalizację silny wiatr, więc delikatnie go obniżę. I to, co zrobimy teraz, to polecimy w prawo bokiem, żeby było widać. Naprawdę jakość wideo, jeżeli chodzi o Mavica tutaj, tego Mini, jest naprawdę super. I muszę powiedzieć, że jest prosty w obsłudze, nie ma za dużo opcji, bo jest tylko kodek 264, mamy tylko 2.7K lub 1080. I to właściwie tyle. Teraz przemieścimy się trochę równolegle do terenu. Lecę na 45 metrach. Tutaj zagrożeniem może być jedynie są loty lotniczego pogotowia ratunkowego i o tym trzeba pamiętać, bo na tym terenie zdarzają się czasami wypadki, więc to jest jedyna taka forma, na którą trzeba bardziej uważać. Paralotnie nie latają tak nisko, na 30 metrach nie zdarzają się tutaj paralotnie, tym bardziej, że one nie mają tutaj takiego punktu startowego i tu nie spotyka się. Natomiast motolotnie w tym miejscu latają na wysokości powyżej 100 metrów, około 120-160. Teraz zbliżymy się jeszcze bokiem do słonecznej turni. Ja za chwilę Wam pokażę, jakby wyglądała ta ekspozycja, bo mamy minus 0,7. Teraz zmienimy sobie na minus 0,3. Jest już trochę mniej słońca. Słońce jest po prostu nisko. I spróbujemy za chwilę cofnąć i
to będzie ta relacja, jeżeli chodzi o Mavica Mini. I chciałbym za moment zbliżyć się jeszcze do słonecznej turni i pokazać ją Wam z przodu. Widać, że prześwietlenie następuje tu po lewej stronie. Ja lecę bez filterka w tej chwili. Tam, gdzie więcej światła jest, powinienem w sumie założyć filterek, ale obawiałem się o mój gimbal, który niestety no, jest w słabym stanie i dron wymaga wysłania do serwisu. Także widać, że jeżeli mamy taką sytuację, trzeba by w takim razie faktycznie przejść na minus 0,7. Ja spróbuję w takim razie polecieć, może nawiążę się tak, żeby być jeszcze trochę ze światłem tutaj w stronę słonecznej turni. Ona jest słoneczna w południe. Zasięg jest bardzo dobry, słuchajcie, jak na te możliwości nie ma sensu lecieć dalej, bo w tej chwili mamy około 280 metrów, jest bardzo w porządku. Dobra, widać, że słoneczna turnia jest zacieniona. Popatrzmy w takim razie jeszcze na jedną rzecz, jak by wyglądała w oddali Góra Zborów i za chwilę będziemy latali bokiem. Tutaj jest Góra Zborów. I to wygląda bardzo ładnie. Polecimy w takim razie w naszą stronę już bokiem. Ona, ta Góra Zborów jest już z czym? Jest już ze światłem, tak. W promieniach zachodzącego słońca. Fantastycznie. Teraz widzę, że lecę w naszym kierunku. Dość dobrze. Mamy 6 minut. I co mogę powiedzieć? No jest w porządku. Uważam, że ten Mavic jest naprawdę dobrym dronem. Jak za wartość za pieniądze jest bardzo w porządku. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do wiatru, odporność na wiatr, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, że stosunkowo ma słaby ten zasięg. Tutaj on mi tak nie gubi, bo mamy otwarty teren i jest dość ładnie. Natomiast jakbyście zobaczyli, co się dzisiaj działo na okienniku, jak tylko wleciałem kawałek za skałkę, od razu gubił zasięg i ta zabawa się kończyła. Ja za moment już będę lądował, mamy tylko 150 metrów. W tej chwili nagram jeszcze kawałek, żebyście mieli tutaj możliwość porównania tych obrazków i postaram się bliźniaczy lot odbyć za moment Maviciem R2 w ustawieniach podobnych, czyli kodek damy 264, damy zdjęcia też, ustawimy sobie zdjęcia ujęcia w 25 klatkach w kodeku 264 i damy tutaj sobie też minus 0,3, minus 0,7, mniej więcej tę wartość. Dobrze, będziemy teraz lądowali. Świetnie. Popatrzmy w takim razie, jak wygląda sytuacja. Tutaj mogę się troszeczkę do nas zbliżyć. Tak. Zbliżę się do nas. I za moment obniżymy lot. Przyjechaliśmy z psem tą drogą, którą widzicie teraz na 2/3. Fantastycznie. Jesteśmy już. Będziemy lądowali. To jest wszystko, co przygotowałem, jeżeli chodzi o ten nasz lot Maviciem Mini. Teraz się obniżymy i praktycznie dzięki serdeczne za uwagę. To wszystko za chwilę będziemy widzieli się przy Mavicu R2. Przechodzimy do drugiego lotu dzisiaj. Sprawdźmy jeszcze ustawienia. Mieliśmy mieć wideo normalne, klasyczne. Nie 4K, tylko 2.7K w 25 klatkach na sekundę i to jest. I teraz, jeżeli chodzi o kompensację, minus 0,3. To było to. I w ten sposób nagramy drugi film. Dla Was dokładnie chciałbym zrobić to samo, co robiliśmy wcześniej. Żeby można było poznać, żeby można było porównać te dwa nagrania. Dokładnie to jest to samo nagranie, jeżeli chodzi o jakość. Postaram się to wrzucić też bez żadnej obróbki. Głośniejszy, ale wyraźnie też jest bardziej dynamiczny. Latam teraz w trybie tripod i on zasuwa. Dobrze
sobie radzi. I teraz polecimy, słuchajcie, tak jak mieliśmy wcześniej, troszeczkę w bok. Spokojnie i delikatnie w bok. Wiatr wieje dzisiaj dość mocno, ale dajemy radę i to całkiem dobrze. I to wygląda tutaj dobrze. Ja postaram się lecieć spokojnie, bardzo spokojnym. Spokojną prędkością, żeby można było porównać. Minus 0,3, zatrzymam na chwilę i spróbujemy jeszcze zrobić, przestawić kompensację na minus 0,7, bo tak też mieliśmy wcześniej. Dobrze, bardzo ładnie sobie radzi, teraz trochę powiało. Faktycznie, i Mavic Mini muszę powiedzieć, że radził sobie rewelacyjnie, bo tylko w jednym miejscu nam powiało mocniej. Dobrze, teraz się nieco zbliżymy do skałek. Turnie cyklopa, żebyśmy mieli na 2/3, tak jak teraz. Widać różnicę, widać jednak jakość. Przede wszystkim też podgląd jest w 1080 i to mi się rzuca od razu, muszę wam powiedzieć. W takim sensie, że to od razu widać, jeżeli chodzi o jakość tych obrazków, o jakość nagrania wideo. Przejdźmy jeszcze troszeczkę bliżej tutaj do naszej turni słonecznej, tak jak mieliśmy tam. Spróbuję bardzo delikatnie podlecieć, pomimo że mam tryb tripod, nadal powinienem pewnie ustawienia sprawdzić, bo mam nadal dużą prędkość, którą osiąga ten quad. To wygląda tutaj nieźle. Zakres dynamiczny jest jednak większy, muszę przyznać. Przestawiłem też wszystkie ustawienia dzisiaj na takie lżejsze, bo ostatnio jak miałem 4K w kodeku 265, naprawdę bardzo trudno mi się edytowało i zatraciłem, nie mam na tyle mocnego komputera, też nie chciałem tego robić w proxy i zajęło mi to 3 dni, natomiast nie byłem zupełnie zadowolony z efektów, to postaram się zrobić to troszeczkę lepiej. Jesteśmy przy słonecznej turni. Jak widzicie, tutaj też mamy taką sytuację, że nam prześwietla się nieco ten obrazek w lewym górnym rogu, natomiast detale są widoczne. Dobrze. Teraz w takim razie przejdziemy może tak jak mieliśmy poprzednio, bokiem, żeby pokazać górę zborów w oddali oświetloną słońcem i będziemy wracali właśnie bokiem. Teraz postaram się płynny ten manewr wykonać tak, żeby pokazać wam na 2/3 górę zborów i będziemy sobie wracali. Mamy ten obrót. Tak. Jesteśmy na minus 0,7, jeżeli chodzi o kompensację. I tu wygląda na to, że jest w porządku. Teraz będziemy wracali już do nas. Jest góra zborów bokiem. Bardzo szybko, nie wiem dlaczego, ale muszę powiedzieć, że mamy w T-mode, ale nadal bardzo szybko lecę. Maksymalnie jestem w stanie lecieć około 10, nawet więcej metrów na sekundę. Sprawdzę ustawienia, bo mam wrażenie, że jest coś nie tak ustawione, jak powinno być, jeżeli chodzi o ten tryb tripod. Wracamy do nas, wygląda to bardzo dobrze. Górę zborów chciałem wam pokazać na 2/3. Jest w porządku. Słychać już kłada. Na koniec może zrobię jeszcze hyperlapsy dla was w prezencie, dlatego że jest teraz bardzo fajne oświetlenie i to wygląda rewelacyjnie. Ale póki co chciałbym tutaj do nas podlecieć, żeby te ujęcia były porównywalne. Prawda? Bo to jest podstawa. Dobra. Mamy go tutaj za mną. Ok, teraz cofniemy i to właściwie będzie tyle, jeżeli chodzi o te ujęcia, które chciałem pokazać. Macie możliwość porównania tego obrazka, tak jak powiedziałem, tych nagrań wideo. Ja postaram się wrzucić, one wszystkie są, jeżeli ktoś nie oglądał od początku, 2.7K, jeden i drugi w ilu? W 25 klatkach na sekundę. Kompensacja jest na minus 0,3, minus 0,7. Starałem się w tym zakresie zmieścić. I to wyglądało. Okej, okay, dobra. Dzięki wam za uwagę. Widzimy się już na live'ie jutro, natomiast ja teraz zrobię jeszcze hyperlapse dla was. Pozdrawiam serdecznie moich widzów. Wszystkiego dobrego. Dron już tu jest przy nas. Jest faktycznie cichutki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!